Yildiz jest zła na Dogana za to, że jej nie zaufał i nie podążał za nią. Zobaczcie, co będzie się działo w 390. Odcinek serialu Zakazany Owoc będzie można obejrzeć w wtorek, 23 stycznia 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. W 389 odcinek serialu Zakazany Owoc Kumri dowiaduje się o planie swojej matki i Ender i ratuje Yildiz przed wpadnięciem w ich pułapkę. W skrócie, co dzieje się w 390 odcinek serialu Zakazany Owoc, Dogan nakazuje Cetinowi mieć oko na Yildiz. Dogan żąda od Ender wyjaśnień, dlaczego go okłamała w sprawie wciąż spotykających się Kagatej i Yildiz. Ender jest wściekły na Handana, że ich plan się nie powiódł, spotkanie Kagatej i Yildiz. Cetin natychmiast informuje o tym Dogana. Dogan karci Yildiz za spotkanie z Kagatejem w chwili, gdy Yildiz postanawia powiedzieć mu tak. Yildiz jest bardzo zła na Dogana za to, że jej nie zaufał i nie podążał za nią. Dogan mówi Cetinowi, że ma dość tej historii i zamierza porozmawiać z Enderem, ponieważ nie postrzega tego jako zwykłego ciosu. Cetin odpowiada, że też tak myśli. Jak można zadać taki cios osobie takiej jak ja? Ender nie jest głupi, więc musi być coś jeszcze. Cetin pyta go, czy powinien zbadać sprawę, na co Dogan odpowiada mu, że nie muszą tracić czasu na dochodzenia, ale powinni złapać i wyśledzić Yildiz oraz dowiedzieć się, z kim się spotyka i co robi. W tym samym czasie Yildiz mówi matce, że zrobiła coś dobrego dla Kumri i dzisiaj ją uratowała. Asuman pyta, o czym mówi, a Yildiz odpowiada, że to dlatego, że poszła do domu Ezgiego. Asuman każe jej powiedzieć, tak, Doganowi i nikt nie będzie mógł jej dotknąć. W tym momencie dzwoni Kagatej, a Yildiz zamyka się w kuchni, aby z nim porozmawiać. Kagatej mówi jej, że czekał, aż zadzwoni i powie mu, co się stało. Yildiz mówi mu, że jest teraz w domu. Kagatej wzywa ją, żeby do niego przyszła, a ona odpowiada, że nie może, bo sytuacja jest skomplikowana. Kagatej sugeruje spotkanie w kawiarni na nabrzeżu, ponieważ nikt tam nie chodzi. Yildiz zgadza się tam spotkać. Dogan wzywa Ender do swojego biura i ze złością pyta ją, dlaczego to zrobiła, a Ender udaje, że nie rozumie, o co pyta. Dogan ze złością mówi jej, że jest zmęczony jej kłamstwami i grami. Dogan, nie podoba mi się twój ton i zachowanie. Ach, nie podoba mi się twoje zachowanie, Ender. Ender pyta go, co zrobiła, że wiedziała. Dogan przypomina jej, że powiedziała mu, że Kagatej i Yildiz nadal się widują. Tak, widują się i co, nie spotkali się? Nie, nie spotkali się, pod tym adresem nikogo nie było i nikt nie przyszedł. Okej. Cóż, ktoś ich ostrzegł. Dogan mówi jej, żeby przestała się z nim bawić, Ender obstaje przy swoim, mówiąc mu, że powiedziała mu prawdę, aby wyświadczył mu przysługę i nie obwiniał jej za to, że zobaczyła coś innego.
Dogan ostrzega ją, żeby nie zadzierała z nim i Yildizem. Ender mówi mu, że ma do czynienia z Yildiz, a nie z nią. Ender, te twoje kalambury nie przechodzą przede mną, to nie są gry słowne, Dogan, ale mówię nieprawdy. Skoro ufasz Yildizowi, dlaczego poszedłeś? Myślę, że powinieneś najpierw rozwiązać ten problem, a zanim się na mnie złościsz, zadaj sobie pytanie, dlaczego nie ufasz Yildizowi? Ender wychodzi z biura Dogana, myśląc, że ktoś zadzwonił, i dzwoni do Handana, żeby się spotkali. Yildiz pyta Handana, co się stało, że Yildiz i Kagatej nie spotkali się w tym domu. Ktoś do nich zadzwonił. Mówi Ender, okej, spójrzmy przed siebie. Handan odpowiada. Czy spojrzymy w przyszłość? Dogan krzyczy bardziej niż kiedykolwiek o niewinności Yildiz. Z łatwością sobie z tym poradzę, Ender pyta ją, dlaczego nie poradziła sobie z tym od początku i pyta ją, co planuje zrobić. Handan mówi jej, że będą udawać, że nie mają z tym nic wspólnego. Yildiz i Kagatej spotykają się w nadmorskiej kawiarni, a Cetin podąża za nimi i raportuje sytuację Doganowi. Yildiz informuje Kagatej, że zmieni przedszkole Halit Ken i wychodzi. Wieczorem Yildiz mówi matce, że podjęła decyzję i powie dziś wieczorem Doganowi, tak, a także zabierze Kumri do domu, ponieważ Dogan nie jest spokojny. Dogan wraca do domu, a Yildiz mówi mu, że chce z nim o czymś porozmawiać. Co za zbieg okoliczności, ja też. Więc ty mówisz pierwszy, rozumiem, że dzisiaj widzieliście Kagatej i bez Halitajana? Proszę? Ty, śledzisz mnie? Rozumiem, że widujecie się z powodu Halitajana, ale dlaczego byliście razem bez niego? Chwila, nie o to chodzi? Śledzisz mnie, powiedz mi? Słyszałem pewne rzeczy i postanowiłem przekonać się na własne oczy. O czym się przekonać, mogłeś zapytać mnie bezpośrednio. Yildiz, nie jestem dzieckiem, patrzę na wyniki, jeśli w coś wątpię, chcę poznać prawdę. Właśnie w tym tkwi problem, dlaczego we mnie wątpisz? Co ja ci zrobiłem? Nie odpowiedziałeś mi, dlaczego byłeś dzisiaj z Kagatej? Mam zamiar zmienić obrót Halitajana i musiałem to omówić z Kagatejem. Halitajan jest jeszcze młody i nie mogę go za każdym razem zabierać ze sobą, więc widziałem siebie z Kagatej, co się stało? Dogan odpowiada, że mogła mu powiedzieć, na co Yildiz odpowiada mu, że nie mówią sobie nawzajem. Dogan przypomina jej, że Kagatej jest jego drażliwym tematem. Yildiz odpowiada, że bardzo dobrze wie, że Halit Ken jest jej chorym obiektem. Yildiz, spójrz, Dogan, chciałem ci powiedzieć, że zamierzam zgodzić się na twoją propozycję i co się stało? Za pierwszym razem, gdy chciałem ci powiedzieć, widziałem, jak całowałeś Merik, a za drugim razem dowiedziałem się, że wysłałeś kogoś, żeby mnie śledził. Nie wyjdzie między nami. Przemyśl swoją decyzję, zastanów się, czy naprawdę chcesz ze mną być, czy nie? Bo wygląda na to, że nie chcesz. Dogan odpowiada, że wie, że zamiary Merik wobec niego i Kagatej wobec niej są odmienne. Yildiz mówi mu, że problemem nie jest Kagatej, ale jego zaufanie do niej, i pyta, czy ona za niego wyjdzie i czy będzie podążał za nią przez resztę życia.
Dogan odpowiada, że dzisiejsza sytuacja była nadzwyczajna. Yildiz mówi mu, że nic złego się nie dzieje, gdy dotyka jej dziecka i obrażony, że ona idzie do pokoju. Dogan idzie do pokoju Yildiz i próbuje ją przeprosić. Handen postanawia zbliżyć się do Gamrze, która jest jedyną bliską przyjaciółką Ekin, która może pomóc jej pogodzić się z Kumri. Akcja przeskakuje na następny dzień. Nowe przedszkole dzwoni do Yildiz i mówi jej, że ojciec Khalid Ken też musi chodzić do przedszkola. Yildiz dzwoni do Kagatej i mówi mu, że chcą zobaczyć się z obojgiem rodziców z ogrodu. Kagatej radośnie odpowiada jej, że nie ma problemu, że przyjedzie. Kagatej celowo udaje się do Dogana i mówi mu, że nie będzie obecny na ich dzisiejszym spotkaniu, ponieważ on i Yildiz wybierają się do nowego ogrodu Khalida Jana, a potem udają się na rodzinny spacer. Nie jesteś rodziną, Dogan mówi, a kto tak mówi? Yildiz, ona szuka mężczyzny, na którego będzie mogła liczyć, a ty dawno taki nie byłeś, Kagatej. W tym samym czasie Ender bada Handen i dowiaduje się, że jej mąż był od niej znacznie starszy i pozostawił duży spadek. Aby sprowadzić Kumri do domu, Yildiz mówi Emirowi, aby dodał jej truciznę do jedzenia. Zakazany owoc odcinek 391. Kumri trafia do szpitala. Streszczenie odcinka 24 stycznia 2024 roku. Niespodziewanie Kumri musi jechać do szpitala. Co się stało? Tymczasem Asuman zyskuje sporo dodatkowej gotówki. W jaki sposób? Już teraz przeczytaj streszczenie 391 odcinka Zakazanego Owocu. Zakazany owoc odcinek 391. Streszczenie. Kumri z zatruciem trafia do szpitala. Handen udaje się zdobyć przychylność Gamrze. Asuman wygrywa pieniądze w karty. W szpitalu Dogan prosi Kumri o powrót do domu. Ender kontaktuje się ze znajomym Handen.